Przechodzimy do punktu czwartego. Pytanie do służby. Mam dzisiaj przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. Pana Straży Miejskiej nie wiem, czy wszyscy już znają. Witam serdecznie. Grzegorz Spirolski, jestem kierownikiem referatu patrolowo-interwencyjnego. Tutaj na czwartej dzielnicy rzadko bywam, bo koledzy bardziej tutaj. Znaczy rzadko bywam w sensie sesji czy spotkań, bo to kolega Kajetan Wronkowski teraz tutaj częściej będzie gościem z racji tego, że jest kierownikiem referatu rejonowego. Tak? No na czwartej dzielnicy jestem raczej w zastępstwie. Ale jak są jakieś pytania, to oczywiście znam. Pan zwrócił uwagę, kto to panu tą uwagę zwrócił? Zwróciłem uwagę, kto zwrócił. Nie, sympatyczny pana powitał. Ja myślę, że pan zwrócił, ale teraz już się na stanie medycznym. Takie są. Ja mam okres tutaj Lubona. Bardzo często w ostatnim czasie zgłaszają mi mieszkańcy problem wystających krzaków przy ulicy Biopla Niskiej bodajże 14A. I one utrudniają przejście po chodniku. To jest taki dom na wynajem zaraz przy nowo powstałej budowli takiego wielorodzinnego domku. I druga sprawa, dom, który się rozbudowuje, teraz tam jest chyba schronisko młodzieżowe, na rogu ulicy Pleszewskiej z Białopolnicką. Tam jest ogrodzenie co dzień rozwalane, powyjmowane są te metalowe pręty, no i też wchodzi na chodnik. Teraz się robi w czas ciemno, więc łatwo można w to wejść. To jeszcze raz tylko dwie lokalizacje. Jedna to była... Białopolnicka 14A to jest bodajże, albo 14. Dom tam pisze na wynajem. Zaraz przed tym nowym budynkiem, a drugie to jest na wprost, tam jest kompleks budynków, trzy budynki są, w jednym jest, on jest na czarno jeden wytynkowany i schronisko pisze młodzieżowe, a pod spodem jest firma jakaś top. No dopiero się rozpędza. Ja na obu służb mundurowych mam prośbę mieszkańców Imbramowskiej i nie tylko, tych, którzy dojeżdżają i idą chodnikiem Imbramowską. Regularnie są zastawiane chodniki w taki sposób, że nie można przejść z jednego na drugi. Mimo że są słupki, to na tych sięgaczach, które są przy blokach, na zakrętach są stawiane samochody. Nie można przejść z wózkiem z zakupami, ale nie można przejść nawet z wózkiem z dzieckiem. Trzeba wychodzić na jezdnię. Ja rozumiem te wszystkie problemy związane z parkowaniem, ale prosiłbym o interwencję. Tym bardziej, że miasto potrzebuje trochę kasy, więc jest z czego wziąć. Zapisane. Krótko. Ja dwie sprawy drobne, ale jednak niestety się to powtarza. Na wojsku szkoły gimnazjum nr 12, integracyjnej szkoły, od strony ulicy Różnikarskiej, czyli taki rożek, to jest miejsce, gdzie zbierają się o różnej porze osoby, no, lubiące trumki wyskokowe, pozostawiając po sobie ogromnej ilości śmieci i butelek po prostu. Codziennie się to powtarza, także można to zobaczyć. Ja już prosiłam kilka razy, no ale bezskutecznie. Także problem był zgłaszany, rozumiem? To znaczy taki róg wojska szkolnego od strony ulicy Różnikarskiej. Widać tam porozrzucane butelki. Ja nie chcę patrzeć nawet, co tam jeszcze może być. Dobrze. Ale wiadomo, że to stwarza zagrożenie dla dzieci duże. No i Joasiu, nie wiem, jak się skończyła ta interwencja, prośba o interwencję, jeśli chodzi o blokowanie przejścia tylko dla pieszych przez ulicę Kluczborską od strony placyku zabaw. W dalszym ciągu, pomimo znaku drogowego informującego, że jest to droga tylko dla pieszych, nadal stoją samochody. To znaczy, to przejście takie od strony pętli w kierunku ulicy Kluczborskiej, w kierunku gimnazjum nr 12. Cały czas tam stoją samochody już, ja nie wiem, no, przy samym znaku z jednej i z drugiej strony. Informacja jest klarowna, a mimo wszystko... Tam jest ta droga dla pieszych, tak? Poruszają się po drodze tylko dla pieszych. Tam jest droga tylko dla pieszych. Tak.
stamtąd, nie, bo to tam jest droga dla pieszych, tylko ten chodnik, tak, oni nie stosują się do tego oznakowania droga dla pieszych, natomiast odholować... Nie, to co Kaliu, jest to nie prowadzenie dialogu, tylko pan odpowiada. Odnośnie odholowania pojazdu musi utrudniać, tamować ruch. Ten chodnik jest tam dość szeroki, więc ci piesi mogą się poruszać tym chodnikiem. Natomiast no, podstawy do odholowania tego pojazdu nie ma, ale do innych czynności tak, na zasadzie wezwania. Te samochody się poruszają po drodze, tylko tak jakby ktoś... I tam na miejscu można też... Ja przepraszam, pozwolę sobie dobry przerwać tą dyskusję, bo po pierwsze, wolałbym, żebyśmy przyjmowali to moje pytanie i odpowiedź, to po pierwsze, bo nie, ta sprawa jest nam... Po pierwsze jest to nam sprawa znana o tyle, że tak jak samochodem przy tym znaku, może ukarać tylko on się zauważy, że samochód jedzie po tej drodze. I no to musimy na chwilę obecną przyjąć do wiadomości, no i tu nie zmienia znaku przez... To jest temat dyskusji. To Kraszyńska może zrobić wszystko, ale on się zauważy, jak on się pojeżdża po tej drodze. Pan Stefan. Ja mam prośbę o tą kolejną policji, mianowicie mieszkańcy ulicy Gaj zgłaszają mi taki problem, że tam są ograniczenia, zarówno jeżeli chodzi o prędkość, jak i o tonaż. I one są na gminie przekraczane. Natomiast teraz jest sytuacja o tyle nieciekawa, że jest tam robione taki pseudochodnik, takie pobocze i pracują tam maszyny. I tym bardziej jest takie zagrożenie dla mieszkańców, którzy muszą się jakby przecisnąć pomiędzy maszynami, tą drogą, a szybko jadącymi samochodami. To się bym o przekazanie tej sprawy do kolegów z ruchu drogowego, żeby się tam gdzieś ustawili i podziałali prewencyjnie. Dziękuję. Ja mam ogólnie sprawę do służb mundurowych, gdyż na ulicy, na skrzyżowaniu ulicy Zielińskiej, bodajże z Białopronniską, jest znak drogowy, który informuje o kierunku jazdy w stronę Wolbromia. I on jest notorycznie kilka razy dziennie, bo ja tam tędy kilka razy dziennie przechodzę, kilka razy dziennie jest przestawiany. Albo wkładany do góry nogami ta tablica zielona z napisem Wolbrom, albo przestawiana zupełnie w innym kierunku, dlatego bardzo proszę o zwrócenie uwagi na to. A ja mam na Państwa takie pytanie, czy już się pojawił na radio? Pojawił się. Akurat tak, no też ciekawa sprawa, bo dzisiaj wracam do tego. Znaczy nawet dwa wracają, ale jeden fundowany przez Państwa w tej mości. Myślę, że gotowy do służby będzie z początkiem człowieka. Trzeba gości. Trzeba gości. Ja jestem przygotowany. To fajnie, cieszymy się na pewno i to rzeczywiście na spokojnie, że udało się to skutecznie zrealizować, bo nasze zdanie nie zawsze są skuteczne. Znaczy jeszcze wstęp, no tak, czyli myślę, że jakiś termin przekazania oficjalnej ustawy. Dobrze, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia w tym punkcie? Nie ma. Nie widzę.